Witam moi drodzy, Kiano Gaming, z tej strony witam was uśmiechem na początek wideo, bo potem się mogę mniej śmiać, nie, zawsze się śmieję. I Northern Dublin Island, mamy huragany w Irsku i pogadamy sobie dzisiaj, wyszło, tak, w sumie ten materiał wrzucę jutro. Więc nie będzie opóźnienia. Digital Foundry obiecane wypuścił porównanie w starej generacji konsol Sony PS4, PS4 Pro, które miałem obydwie wersje, z PS5 odnośnie Horizon Forbidden West. I nie jest źle, powiem wam, oni od razu zaznaczyli. Oni już zaspoilerowali w ostatnim materiale, że nie jest źle. Ale różnice są, tak zdecydowane. Fajnie zawarli taką tezę, że naprawdę no Horizon Forbidden West jest już obecnie uważany za najlepszą grę na Sony i w ogóle na nową generację konsol i ciężko mieli Gorillaz, mieli ciężko zrobić tak, żeby pokazać tą moc nowej generacji PS5, a z jednej strony pamiętać, że 120 milionów użytkowników starej generacji PlayStation, więc teoretycznie więcej osób zagra w tą grę, nie teoretycznie, praktycznie, subiektywnie i teoretycznie i wszystko więcej osób zagra w tą odsłonę na starej generacji. Dlatego też była taka burza, jak było, że nie będzie darmowego update'u do next gena, tak? A większość osób nie ma PlayStation. Wiem, że kiedyś tam pisał ktoś, że o, przecież w Polsce są, tak, ale powtarzam, że no, w Polsce ze względu na i ceny, znaczy nie wiem, czy są kiedyś, tak ktoś tam pisał, na ceny do zarobków, tak? Bo nie twierdzę, że w Polsce, zawsze to mówię, że w Polsce nie zarabia się mało, dużo, no to jest wiadomo zawsze kontrowersyjne, ale jednak konsole są drogie do zarobków, więc te konsole wolniej schodzą, chociaż schodzą, wiadomo, bo tak samo ludzie kupują w Polsce. Wy też piszecie mi, że macie Tom i komputer i 380, 390 i PS5 i stare konsole i Xbox. No ja tak mówię, że ja wam wierzę, tak, na moc internetu zakładam taką łatkę, że powiedzmy, że wy mi wierzycie, co ja mówię i ja wam wierzę. A wiecie, z drugiej strony ja mówiąc, że na przykład to 500 euro tutaj, gdzie nie zarabia się też na obrót, tutaj się nie zarabia tak dużych pieniędzy. Zawsze to muszę mówić, jak niektórzy myślą według statystyk, że tam statystycznie wychodzi, że każdy zarabia tu 800 euro tygodniowo. No nie, nie powiedziane, że tak nie zarabiałem. No ja tak kiedyś zarabiałem, ale robiłem nadgodziny, więc dawno temu. Więc nie mówiąc, ile ja na przykład zarabiam, ile ktoś inny zarabia. No ja nie zarabiam, ja jestem klasą średnią robotniczą, nie narzekam na moje zarobki, ale też nie jestem osobą bogatą. Jestem średniakiem, jestem robotnikiem i jest okej, nie narzekam po prostu. Ale no to 500 euro tu za konsolę to nie jest koszt. Mówiąc to, z jednej strony nie posiada dwóch konsol, no nie. Nawet 500 euro to nie jest, tak mówię, nie jest to duży koszt, ale nie posiadam dwóch konsol. A wy mówicie mi, że macie, większość z was ma i PlayStation 5, i Xbox, i tam wiecie, niektórych z was znam dobrze, wiem, że tam też nagrywacie, Walper chyba też teraz kupił, tak, i wiem na przykład, że ty masz, nie, bo tam nagrywasz i tego, znaczy, ale wiecie, no, zakładam, że tak macie, tak. Czyli ludzie kupują też w Polsce te konsole, bo jednak są te pieniążki, tak, na to, więc teoretycznie pomimo, że konsola potrafi tak kosztować 3000, gdzieś jedyny zarobek, no ta realna cena konsoli 3000, tak, znaczy realna jest właśnie 3000, a taka jaka powinna być, to tam powinno być chyba 2400, tak. Chociaż teraz to mówię taką analizą sprzed paru miesięcy, bo może się to zmieniło. Bo pamiętam, że robiłem ten odcinek tam parę tygodni temu, gdzie pokazywałem, jak tam te ceny gdzieś tam 3000, bo dodadzą tam dodatkowego pada, czy jakąś tam słabą grę i dają sobie taką cenę. Ale też schodzą w Polsce te konsole, jest teraz moda na konsole, bo wiadomo czemu, PC-ty są tak drogie, że to się w pale nie mieści i ta konsola zawsze, obojętnie czy nie jestem zadowolony z tej rozdzielczości w Dying Light, czy z tych FPS-ów, ale przy tych cenach komputerów to naprawdę te konsole to jest warte obydwie. I cieszy mnie to, że po prostu Walper, teraz pozdrawiam cię Walper, tak, sorry jak przekręcę tego nika, to
To teraz właśnie kupiłeś, mówiłeś mi, że kupiłeś konsolę piątkę, bo już cię, pomimo że cały czas widzisz, praise'owałeś Xboxa, miałeś Xboxa i fajnie, ale powiedziałeś, że cię w pewnym momencie znudził, kupiłeś PS5 i jesteś zadowolony, tak? I bardzo fajnie. I bardzo fajnie, to mi się podoba, właśnie trzeba eksperymentować. Ja często daję ten porównanie, ten kazus iOS-a, Apple'a, zamknięte środowisko. W przypadku konsol Sony jest jednak zamkniętym środowiskiem, zamknięte studia, dlatego te X-y zawsze są no, wyjątkowe, perełki. Tutaj mamy do czynienia z właśnie Horizon Forbidden West i w tym wypadku mamy też tą drugą stronę, czyli Microsoft, która jest bardziej otwartą środowiskiem, tak? Szczególnie te nowe konsole, tak? W przypadku Game Passa i gier teraz to wszystko jest, wiecie, tak naprawdę nie ma takich ekskluzywów typowo na konsole, tylko one są na PC-ta i na konsole Xboxa, tak? Więc to już takie, ja to porównuję do Androida, tak? No, nie będę oszukiwał, to też nie do końca jest taki mój kazus, bo to się znalazłem gdzieś tam na zagranicznych, oglądając zagraniczne youtuberów i większych, to często to właśnie słyszałem, że takie porównanie dawali do tego, do iOS-a i Androida, otwartości tutaj Sony, wiecie, uwielbiane, ma swoją fazę banów, tak samo fazę fanów, tak jak mnie na przykład też, bo zawsze miałem i te gry są, tak, środowisko jest bardziej zamknięte, nie wypuszczało nic na zewnątrz, wszystko tam, wiecie, PlayStation Store, nie możecie kupić z zewnątrz tych gier tak zbytnio i te gry, te studia zamknięte, no i Xbox z drugiej strony bardziej otwarty. Dobra, nieważne, przejdźmy już do meritum, czyli tego materiału od Digital Foundry nowego. I właściwie tak miałem nie robić materiału, ale wiecie co, też tam pozdrawiam jednego oglądacza, który mi powiedział, że zmienił ten layoff, nie layoff, tylko scenę tam. Kiedyś wam mówiłem, że skasowałem sobie przez pomyłkę sceny na OBS-ie i dlatego została mi tam tylko ta i to, co mam te dwa ekrany, ale zrobiłem, wróciłem do sceny, zrobiłem od nowa, poświęciłem te parę minut, naście minut i zrobiłem scenę, żeby małe okienko, większy ekran, bo biorę uwagi wasze i zgadzam się, taki standard do oglądania na YouTubie, oglądania, znaczy standard, no tak wszyscy używają, do oglądania, pokazywania rzeczy na przykład z deskopu, z browseru powinno być mała kamerka i duży ekran. Jasne, ja tak miałem na początku mojej przygody, tylko skasowałem i z lenistwa przez rok nie chciałem się tego naprawić. Zrobiłem to, stworzyłem scenę, że będziecie teraz bardziej widzieć ekran, a mniej moją gębę, więc biorę wasze uwagi do siebie. I dlatego postanowiłem nagrać odcinek też, żeby wrócić do takiego właśie standardu i przetestować to. Znaczy, to testowanie nie działa. Więc widzicie, słucham was. Odpalamy to. Będziemy tu przewijać, bo oczywiście za długi miałem wstęp. Więc aha, włączmy sobie jeszcze napisy, bo ja już sobie tego... O co, tu nie ma napisów? Są. Dobra. Bo w myśl nie będziemy ich słuchać, tylko będziecie słuchać mnie niestety. Ja już sobie to gonąłem. I tak mówię, od razu powiedzieli, zawsze powtarzam, Digital Foundry, ja im strasznie ufam, że jak większość, jest to najbardziej miarodajna kanał osoby robiące benchmark, porównania, technologie, znaczy no technologie to może tak ten Linux, tak, ale no Digital Foundry, no każdy, kto się interesuje tym, to znaczy dominuje w najlepszych porównaniach, nie jest stronniczy, nie wybiera żadnej ze stron, są to, co lubię, są symetrystami, lubię też ich zdania, jak się z czymś nie zgadzają, to mówią często tak, nie rozumiem, dlaczego tak wybrał na przykład Xbox, albo nie rozumiem, czemu Sony tak zrobiło. Tutaj fajne porównanie dali do Forzy piątki z Xboxa, odnosząc różne jakieś tam zmiany, które musiały firmy zrobić, to czy deweloperzy zrobić, żeby gra działała na starej generacji, na nowej. I to jest przykład, że ja też często używam Forzy piątki jako odnośnik i to właśnie pokazuje, że jest to dobrym odnośnikiem, bo obydwie dosyć gry wymagające. A tu napomnę, Forza bardzo dobrze zaczęła działać na komputerze, moi drodzy. Odpaliłem sobie ostatnio w tym tygodniu i mega sobie, właściwie już mam wszystko tam prawie wymaksowane, no właściwie tej najważniejszej opcji, czyli jakości świata mam na wysokie, tak? A tam jeszcze jest Extreme, ale zastanawiam się, czy nie włączę. A wreszcie wszystko mam na Extreme i w 2K i gra mi po prostu
tak pięknie chodzi teraz. W ogóle teraz z mikro shooting się zniknął. Pięknie chodzi, więc czekam na jakiegoś lepszego update'a. Na Xboxa w sumie nie gram od 2 tygodni, może coś tam było. Więc tak, no widzicie, po lewej macie PlayStation 5, po prawej PS4, specjalnie spowolnili, tak tu pisze, half speed w performance. No widać gołym okiem, ujęcia są, no widać te tekstury, są mniej tekstur, mniej szczegółowości, jest dynamiczna rozdzielczość, ta szachownica, chessboard, tak, ten jest wykorzystywany, tylko że w przypadku PlayStation 4 mamy tu też 30 klatek i mamy właśnie tą dynamiczną rozdzielczość, co widać. Ale oni tu zaznaczyli na początku, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni, że to po prostu wypaliło. I przykład, że się da, jak dobrze. Znaczy, to jest właśnie kolejny aspekt, że to jest gra exclusive, więc to jest inna sprawa niż Cyberpunk. Też się zabieram za ten materiał Cyberpunk nowym, tym update 1.5, ale no jakoś poczytałem, no nie ma tam zbytnio jeszcze takich rewelacji, może jak 2.0 będzie lepsze. Więc tutaj pokazują w tym momencie właśnie jak jest blur wyłączony, jak widać, jak ta skala trochę robi noise'u, tak, czyli tych takich, o widzicie, te widać, że te listki to wszystko odczuwa to, tak. Widać, że skala tutaj wpływa na poniekąd na jakość. Tylko to właśnie tutaj jest zaznaczone, że trzeba wyłączyć motion blur, który ja zawsze wyłączam. Tak, znaczy, no i tak, ja zawsze wyłączam akurat, ale powinno właśnie na konsolach, powinno być, bo te takie niedociągnięcia wynikające czasami ze skalowania, rzucania rozdzielczości w dół, w górę, to eliminuje. Dlatego często można odczuć gra, dlatego wprawne oko, tak nawet nie wprawne oko, no ktoś to gra na PC-cie i na konsoli zaraz pozna, która gra jest na jakiej platformie. No bo jednak przez ten blur używany często w konsolach, to od razu widać. Poniekąd oni tu jest taki kazus tego odcinka, bo oni chwalą, jak działa to na czwórce. Jest to osiągnięcie duże, żeby ta gra tak wyglądała i tak działała na czwórce. Pamiętajmy, że w czwórce ciągle graliśmy w Horizon 1, która jest o wiele gorsza graficznie, szczegółowo, w 30 klatkach, moi drodzy. Tak się grało. Potem w Pro weszło i była opcja chyba 4K. To wiadomo, to była też na pewno była albo skala, albo właśnie szachownica. I tam była też opcja 60 klatek. Ale to jest ciągle ta sama platforma, a gra jest o mega, mega większa. Tutaj skupiam się teraz, że jest duża różnica, właśnie teraz to powiedzą, będą pokazywać, że jest duża różnica jednak między tymi konsolami w szczegółowości i w innych aspektach, pomimo że zachwalają ogólnie to, jak ta gra po prostu działa. Tu jest ciekawy aspekt, jak rozwiązali tą wejściówkę, co teraz pokazują, to jest początek gry. W PS5 zadziwiająco ta gra jest renderowana teraz na żywo, tak, to jest na żywo ta wejściówka jest pokazana, tak, w czwórce i działa to idealnie, tak? Wszystko się renderuje w czasie rzeczywistym. O, tu jest pokazane full real time. A na PS4, jak to rozwiązali, dali videoclip, no czyli wideo zrobili. No ciekawe rozwiązanie. Widzicie, nawet inaczej tutaj jest Aloy pokazana. Ciekawe, działa. W sensie, nie do końca rozumiem, czemu robili w PS5 full real time. No może tak, wiecie, pochwalenie się technologią, znaczy jak najbardziej fajnie, bo działa to, wyszło. Ale to jest, wiecie, to jest cutscenka czy jakieś wejście. Fair enough, pokazane, że da się zrobić, spoko. I to jest ciekawe rozwiązane i bardzo dobre, no inaczej by się chyba tego nie dało. No pamiętajmy, że różnica między PS5 a PS4 Pro, jeśli chodzi o te magiczne terafropy, to jest prawie 2 razy. No a co jeszcze mówimy, że jeszcze mówmy o podstawce PS4, gdzie tam chyba ona była 1,5 razy słabsza od PlayStation 4 Pro. I ciągle często tu będę właśnie wracał odnośnie o tym, jak ekskluzywy, właśnie to zamknięte środowisko ma wpływ na to, jak gra jest optymalizowana, jak gra działa. No to jest właśnie to. Kurde, powiem wam, że pięknie ta gra chodzi. Wygląda i chodzi i prezentuje się. Tak mówię, no mówiłem wiele razy, no nie wzięło mi IP jedynki, nie wzięło mnie zbytnio, nie wiem, chyba z 15 czy 20 godzin, no dosyć dużo tam przegrałem w to, ale no tak ze względu tylko na grafikę grałem, bo podobała mi się.
O, tu jest porównanie PlayStation 5 i PlayStation 4. Patrzcie, jak widać tam różnicę, gdzie w PlayStation 4 Pro nawet się nie dogrywają niektóre tekstury. No jest ogromna różnica. Oczywiście ci moi komentatorzy stali będą negować, że a, nie ma zachwytów, słabo. Patrzcie tutaj, gdzie się tamte nawet zamki nie loadingują, tak? No jest... Tego można nie zobaczyć, dopóki się taki fajny... To właśnie jest dobre porównanie, kiedy rzucają obraz tak i tak, bo widać to od razu. Nawet tego nie widać tak, jak macie obok siebie obrazy, ale jak rzuca się takie przebitki, to jest piękne. To widać idealnie, że nawet włoski, zobaczcie, włoski na Aloy brodzie widać. O, tutaj zaznaczą. No, jest to duża różnica, ale ciągle trzeba pamiętać, że więcej jest graczy z PS4 generacji, czyli ze starej generacji, i większość osób będzie grało na tej generacji, moi drodzy. Nie tego, że są zmuszeni, no są zmuszeni właśnie, z tego powodu, że są zmuszeni, bo nie mogą kupić, nie mogą dostać Sony PlayStation 5. I no, nie będą czekać i grają. Ja bym wolał poczekać teoretycznie, no ale... Przecież czekając będzie więcej update'ów, będzie wszystkiego, ale no, niektórzy tacy są. No nie wiem, ja jestem osobą cierpliwą do gier. Chociaż nie lubię spoilerów, powiem wam. I teraz ze względu na ten kanał, który tutaj mam, dla niektórych dosłownie kanał, to dużo się spoileruje. Dla mnie wszystko jest spoilerem, moi drodzy. Nawet, nie wiem, to, że ten dzik tam jest teraz dla mnie spoilerem, bo już wiem, że będą... Ja jestem bardzo... negatywnie nastawiony do spoilerów. To jest dla mnie przekleństwo współczesności, dlatego przestałem oglądać trailery, inne sprawy. No bo nie chcę wiedzieć o błędach jakichś, nawet jak są, bo będą mnie drażnić, będę o tym myślał na przykład. Nie chcę myśleć, nie chcę pomóc, nie rozumiem kompletnie, jak ktoś szuka na przykład pomocy w jakiejś grze. No to sam dojdzie do tego. No bo to po co się spoilerować, tak? Znaczy, no ja nie rozumiem, ale to jest moja subiektywna opinia. No może ktoś inny nie. Może ktoś inny nie jest tak ścięty na to, ale dla mnie spoilerem potrafi być wszystko. Ja jestem tym wariatem właśnie, który nie lubi... Lubię się zagubić w grze i po prostu nie odnaleźć sposobu. Chyba zdarza mi się tak, chyba że naprawdę chcę tylko tą grę skończyć. Tak było w Rezydencie teraz, po prostu no, fabuła mnie wciągnęła, już nie miałem zbytnio akurat w tym momencie czasu, by poświęcić czas na granie, bo znacie mój kazus o braku czasu, no ale wtedy musiałem poświęcić czas na coś innego. A chciałem zakończyć już po prostu Rezydenta Evil'a 7, Biohazard, bo 8 ciągle gram, no i już tam po prostu sobie przeczytałem gdzieś, kuźwa, tam jest coś, co musiałem zdobyć, co i tak bym po prostu to znalazł, czy w inny sposób znalazł, tylko musiałbym poświęcić dodatkowe więcej minut na to. No, tutaj też mówiłem, tutaj jest chyba o tym właśnie, o różnicy w rozdzielczości, jak ta właśnie ta skala robi. 16... Aha, tutaj mówią, że granie, bo to jest auto description przez YouTube, czyli jaka, że jednak trzeba spróbować o 30 klatek, żeby docenić, tu chyba mówię o wersji PS5, żeby po prostu, znaczy spróbować, tak, nie, że to defaultowy mod jest 60 klatek i ja też zachęcam do tego, ale ja też oczywiście spróbuję gry pierwsze na 30, żeby zobaczyć tą szczegółowość, tak, bo jak już ja... Nie tylko ja, bo to jest obiektywnie. Każdy, kto zagra na 60 i wróci na 30, no to tak jakbyście mieli igły w oczach. Tutaj zwrócił uwagę na ilość tego, chmur, tak? Tak, to dużo bierze. Zawsze chmury, mgły biorą najwięcej tego FPS-ów. Więc powiem wam tak, słuchając ich wcześniej, Gorillaz odwalili kawał dobrej roboty, dlatego, że ta gra po prostu jest grywalna. Ta gra jest naprawdę doskonale grywalna. Ona się, z tego co rozumiem, nie różni się granie zbytnio od tego, co było w jedynkę, Horizon. Tam był Zero Dawn. Ale jest gorsza jakość. Patrzcie tutaj na wodę. Odbicia. W czwórce pod wodą Pro, w PS4 Pro nie ma w ogóle z zewnątrz odbić, nie ma refleksów, nie widać, co jest na zewnątrz. No trochę to dziwnie wygląda, tak? No ale to są takie... To są po prawdzie takie rzeczy, które wy docenicie dopiero grając PS5, tak? Że Jezu, o Jezu, ta grafika jest ładniejsza, albo te szczegóły są lepsze, albo jak widzicie teraz takie porównanie, dlatego to jest dobre. Ale macie tą PS4, tak? Kupujecie tą grę i nawet grając wcześniej w Horizon Zero Dawn, miesiąc wcześniej i
wrzucicie sobie tego Forbidden West, będzie, o kurde, ale ta gra jest ładna, ta gra jest ładna. To jest kolejne igiełki pójdą od strony tych, co po prostu nie przypadają za Sony. Nie, 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 nie jest taka fajna, tamtego, no nie znam, moi drodzy, jest, bo ja nie będąc fanem pierwszego Horizona, do znudzenia to powtarzam, to grałem głównie tylko ze względu na grafikę. Świat był pusty dla mnie, zgadzam się z tym, to świat był dla mnie pusty. Bawiło mnie tam, jak jechało się między tymi tam jakimiś wioskami, to była taka to, że widzieliście te duże T-Rexy i inne, to było coś fajnego, jak tam walczyły, ale była dla mnie taka pusta. Tu ten problem ponoć rozwiązali, jest gra wypełniona, jest gęsta, co mi się podoba, jest fabularnie też gęsta. No pięknie, moi drodzy, full speed, half speed, pięknie, pięknie, tutaj to dogrywanie, patrzcie na lewa, ta trawa jest, tutaj dopiero się dogra, bo się w ogóle nie dogra, no, musieli coś znaleźć, żeby ta gra była po prostu grywalna. Tutaj będzie przykład z, na pierwszy rzut oka, wiecie, YouTube to nie pokazuje, ale tak nie widać różnicy, ale jak się zobaczycie, patrzcie ile jest więcej szczegółów, na przykład teraz to dogranie się tego mostku, patrzcie, teraz się dogra ten mostek. Pyk, i wszystko inne się dogrywa, no to są jednak dosyć duże różnice. Oczywiście on tu napomni teraz, że w wersji PS5 też się to dzieje, oczywiście, ale musieli znaleźć jakiś sposób i według mnie to jest idealny sposób i na to, żeby nie zawieść starej generacji i nowej. No i znowu wracam, zamknięte środowisko, to nie jest Cyberpunk, który jest wypuszczony na kuźwa 1500 komputerów, na 1000 konsol starej, nowej generacji. No nie da się tego tak zrobić w wariancie gry multiplatformowej, no nie, taka zależność przynajmniej na dziś dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, może w przyszłości się to zmieni, kiedy będą kwantowe procesory i moc obliczeniowa większa, to się to zmieni, ale na razie jednak ten team zamknięty, tworzący na jednym środowisku zamkniętym, robi te gry lepiej niż gry, które są otwarte na wiele. Na wiele konsol, na wiele więcej hardware'u, tak? Konfiguracja PC-tów jest nieskończona, no nie jest skończona, ale no jest wiele tego, wiele możecie mieć procesorów, kart graficznych wymieszanych i tych spraw. Więc patrzcie, tu widać też różnicę w tych szczegółowości, no widać. Właściwie całkiem inne tekstury, albo właśnie inne, po prostu one się nie dogrywają z jednej strony. No, więc to będzie chyba taki ostatni praising odnośnie Horizona ode mnie. Już 4 odcinki zrobiłem. No i te porównania ja zawsze wam powtarzam. Jak macie szukać, macie jeden kanał mieć, no to ja polecam. Ja oglądam wiele oczywiście, oglądałem z IGN, oglądałem z Eurogamer, oglądałem tam te inne, wszystkie oglądałem porównania, ale zawsze Digital Foundry to Tower. To jest przyjemność dla ucha, słuchanie. To jest... dobrze się ich słucha po prostu. To jest też dobrze zrobiony montaż. Bo widzicie, nawet te porównania po lewej, prawej, to tak nie widać. Musielibyście mieć zeza w dwóch... albo pauzować, żeby zobaczyć. A jak tak te przebitki czasami robią, to doskonale widać różnicę. Patrzcie tu też, jak jest blur w tej wodzie właśnie. Tam, gdzie ten młyn leci, tak? No, duża różnica. I co chcę powiedzieć, że... jak jest dobrze gra zrobiona, bo... Horizon miał doskonały marketing. No miał marketing, kiedało się tej grze, ale mnie w ogóle ciągle ta gra nie kręciła, moi drodzy. Ciągle mnie ta gra nie kręciła, tak samo jak jedynka mnie nie kręciła od początku. Nie był to mój świat, nie był to mój IP. Ale jednak, wiecie, gra jest dobrze zrobiona, tak? I słyszę, oglądając tam poniekąd jakieś tam recenzje, bo mówiłem wcześniej, że recenzji nie oglądam, ale recenzje w takim stopniu, co się zmieniło, takie nie jaka jest gra, tylko co, jakie poprawione rzeczy zostały. No to właściwie to, co mnie drażniło w jedynce, tu zostało poprawione. Do tego, no znowu ta gra mnie graficznie ciągnie. Wiem, że ktoś napisze ci, o wcale nie, tamtego, bo takie już komentarze miałem, nie? Ale jednak, powtarzam, ja w jedynkę pociągnąłem aż tyle godzin, ze względu, że mi się podobała grafika. Tak? I zgadzam się, świat był dla mnie pusty, to mnie odstraszało, te dialogi, side questy, no drażniły mnie, no i tutaj ponoć to jest, no ponoć, znaczy ja ufam tym recenzjom, które ja oglądam, zostały to poprawione, no wiadomo, nie jest tak, że tu nie będzie takich głupich rzeczy, jakie były w jedynce, no ale ja też nie jestem graczem, który robi wszystko w grze, tak, musi 100% robić, z fabuły raczej czytam wszystko, tak, ale side questów to nie, to
przykładem teraz jest Dying Light, w sumie na czym tracę dużo, no bo zrobiłem teraz parę side questów i naprawdę są fajne. Mówię o Dying Light 1. To i były fajne, więc może źle zrobiłem, że ominąłem je. No ale po prostu raczej staram się ciągnąć fabułę główną w grze. No chyba, że właśnie tutaj będzie w przypadku Horizon, gdzie będę męczył te zadania poboczne, tak samo jak Wiedźminę, gdzie zrobię chyba większość zadań pobocznych, tych najlepszych. No bo to, jak jest to warte, to jest warte, no ale patrzenie na tą grę, nie wiem, tu mam takie odczucie, jak na to teraz patrzę, tak było w Uncharted, ten motyw, gdzie on na tą wyspę trafił, tylko Uncharted był grą zamkniętą, tak, miał zamknięty świat, a tutaj to wygląda wszystko, wiadomo, lepiej niż Uncharted, ale typu, grafiki pięknej, wszystkie ten foliage się rusza, reaguje, naprawdę super, super mega fajnie. Aha, tutaj jeszcze ten FPS sprawdzą sobie. A tutaj też FPS w piątce był testowany w ostatnim materiale. Niech przeminę. A, ten na PS4 Pro. No to niech tutaj pokażę, ile spadków będzie. No na razie to later support dimensions that will PSP. Good job. Dobra, sort of seeking the target. Dynamics helps because seems to run a little better than the original Horizon, even yeah, was experience on the place. Essentially, I capture all the way up to the title card behind it. Okay. A tutaj na base są jakieś spadki, takie mikro, te mikro były niezauważalne. Tak, no ogólnie dobrze. Tu zaznaczył, że jednak ten dynamiczny. Szachownica, rozdzielczość, tak, jest, no, pomaga temu, tak, wiadomo, kiedy gdzieś tam te sytuacje są bardziej zaawansowane, to ta rozdzielczość spada w dół, tak, taki jest sens tego, oczywiście to jest do wyczucia, ale no, lepiej, żeby to spadło, znaczy najlepiej, żeby nie spadało, jak jest dobrze gra zoptymalizowana, ale lepiej, żeby to spadło, niż żebyście, wiecie, stracili nie wiem, na 15 FPS-ów, co tak się działo, pamiętacie początki Wiedźmina na PlayStation 4, no ja odstawiłem Wiedźmina na miesiąc, pomimo, że byłem tak wkurzony wtedy, że odstawiłem na miesiąc i zupgrade'owali, tam poprawili, bo jak się chodziło na bagna, no to tam klatkaż spadł na 20 klatek, no potem to poprawili, no a potem już, znaczy już dokończyłem go na PlayStation, a potem sobie kupiłem mój kolejny komputer gamingowy, bo wcześniej miałem 980 i potem wymieniłem, zbudowałem sobie swój kolejny komputer, czyli 1080 wtedy, w tym 2015-16, w którymś tam roku, zaraz jak były te karty popularne. I od razu wskoczyłem w Wiedźmina, jeszcze raz przeszedłem i z modami na jakimś Extreme, w ogóle tam przebiłem tam to wszystko. Grałem w Full HD, bo wtedy miałem monitor Full HD i grałem na, no mówię, że ściągnąłem sobie jakiegoś moda Extreme, w ogóle, że miałem wywalone tej trawy wszędzie, opcje się odblokowały, nawet nie, było jakieś super Extreme, jakiś tam był mod z tymi wszystkimi modami od tego polskiego modziarza z teksturami 8K, no i gra trzymała zawsze się od klatek i to po prostu jakbym grał w Wiedźmina czwórkę, po prostu tak to wyglądało, taki był przeskok, że nie mogłem wierzyć, że ja potem, wiecie, jak sobie odpaliłem jeszcze ponownie na PlayStation, które miałem ciągle, to nie mogłem wierzyć, po prostu inna gra wyglądała na PC-cie. Ale wtedy był sens, bo ja przykładam, znaczy przypominam, że ja swój komputer złożyłem za 1100 euro, a to był topowy wtedy komputer, no tak bym sobie teraz złożył komputer z RTX-em 3080, no to wiecie, 1000 euro plus minus to nie był wydatek. No, gdzie konsole kosztowały ile? 450 czy coś takiego euro. Ja kupiłem chyba za 400 euro. No to było no tam trochę ponad 2. Tutaj znowu podaję przykład tego Forzy, w którym sobie cipałem teraz na komputerze. Genialnie, genialne update dali, że po prostu tak świetnie działa na komputerze, że odpalę sobie dzisiaj na Xboxie, no zobaczę. No to mnie drażni na przykład, że w nocy nie ma tych aktywnych, dynamicznych cieni w nocy. No, to mnie drażni i co mnie jeszcze drażni? Aha, za bardzo agresywna skala rozdzielczości. Widać to w Forzie, gdzie ten robi się aliasing, tak? Dobra, moi drodzy. Tutaj oni się już powtarzają. Myślę, że konkluzja będzie taka,
Do tych, co mają starą generację. Gra jest grywalna. Nie jest to powtórka Cyberpunku. Zresztą możecie sobie oglądać wiele i sami sobie możecie to oglądać, co ja wam teraz pokazałem, dam wam link. No tylko jest różnica, no gra jest ładniejsza na PS5, no i to tracicie, gra jest ładniejsza, no i działa w 60 klatkach i tyle. No ale na starej generacji działa w stabilnych 30 klatkach, wiadomo, są jakieś tam mikro stutteringi, tak to było pokazane w podstawce w PS4, ale jest po prostu grywalna, jest po prostu gra piękna, tak byście grali. Będzie takie odczucie jak ja grałem. No ja grałem w Horizon, Zero Dawn w 30 klatkach przecież na PS4 podstawce. Potem jeszcze raz na Pro, tylko już tam z tą opcją Performance. I będziecie mieli to odczucie, tylko że grając w dwójkę. Więc jak byliście ok grając w jedynkę na takich opcjach, na takim performance, to i w dwójkę zagracie. Więc możecie kupować, a potem jak kupicie sobie PlayStation 5, to ten update w końcu wywalczyliście, będzie darmowy, więc sobie możecie zupdate'ować. Ale najważniejsze, że jest gra grywalna, nie ma powtórki z Cyberpunku. I na przykład tu jest, że tu duże ała zrobił sobie jednak, jak tak przemyślę, wracając do Cyberpunku, przemyśląc sobie, no tam dałem dużą ocenę, mi się doskonale grało, ale jednak z tymi starymi konsolami, no to ukrywanie jednak, jak ta gra działa, no to było trochę chamskie i w sumie tutaj zasłużyli Redzi, pomimo że ich zawsze cenię, tutaj trochę zrobili się chytrzy, tak, no nie powinno to być w takim stanie, że jednak wypuszczone, no bo tu nie chodzi o jakość, tak, chodzi o jakość, ale to, tam rzeczywiście, jak potem jak oglądałem, nawet robiłem, nawet odjąłem chyba pół punkta za to, to nie, no. Wiecie, nieutrzymywanie 30 klatek to nie jest granie, moi drodzy. No, wiecie, ja nie lubię 30 klatek. Dla mnie to są igły w okach. W oczach, tak? Igła w oku. Ale da się w to grać 30 klatek. To jest akceptowalne, tak? Dla konsolowców, powiedzmy, tak? Dla mnie nie jest osobiście akceptowalne, ale to jest grywalne. No, mógłbym po prostu przejść grę w 30 klatkach, tak? Pomimo, że nie lubię. No ale grałem, no przecież na PlayStation zawsze grałem wszystkiego w 30 klatkach. Ale no spadki, tak mówię, w Wiedźminie na początku, kiedy spadało na bagnach do 20 klatek, to nie była gra. No musiałem przerwać i odstawiłem na miesiąc, potem wróciłem. Potem było, pamiętam, że jakieś 28, coś takiego. Ja też to wnioskuję po materiałach wtedy z Digital Foundry i innych, bo wiadomo, że ja tego sam nie testowałem, ale widziałem, że już mogłem grać, było grywalne, tak? Więc to jest po prostu niedopuszczane. Gra, która nie utrzymuje 30 klatek, jest po prostu nie powinna być dopuszczona do sprzedaży. Na nowych konsolach uważam, że w ogóle gra, która nie utrzymuje 60 klatek, nie powinna być dopuszczona. Kiedy mówię nie utrzymuje 60 klatek, to zaakceptuję tam jakieś spadki, nawet do 55 czy 30, ale nie więcej te 60 klatek się powinno na tej nowej konsoli obracać. Ale w przypadku starej generacji 30 to spoko. Więc tyle. Macie starą generację konsol, graliście w jedynkę. Wnioskuję po tych materiałach, które oglądałem dzisiaj wczoraj, że śmiało możecie kupować. A potem jak dostaniecie piątkę, sobie zupdate'ujecie. Gra wygląda pięknie. Gra sprawiła to, że nie dokończyłem właśnie tego jeszcze mojego kłotu, że nie interesują ci wszędzie, znaczy interesują cię marketingiem, ale w ogóle marketing nie nabrał, gdzie nagle gra wyszła, widzę gameplaye, oceny, zhypowałem się do tego stopnia, że naprawdę musiałem się oblać zimną wodą, musiałem sobie wodę do kibla wstawić i odpalić, żeby ta woda spłynęła, bo bym tą konsolę jeszcze kupił, gdyby była w sklepach, bo sprawdzałem, ale nie ma na szczęście, a musiałem się oblać tą wodą, bo nie ma sensu dla mnie, jeszcze nie ma sensu, ale kiedy sobie kupię, to będzie jeden z pierwszych tytułów, które będę na Playaku grał, obok Gran Turismo Sport i God of War, ale może kupię nawet wcześniej niż, zresztą nie wiem kiedy kupię, jak kupię to kupię, na pewno się o tym dowiecie. Pozdrawiam was, trzymajcie się zdrowo i zachęcam do subskrypcji, bo zawsze o tym zapominam.